zgłoszenia padł Krzyżka Kiejski pod Wawelem. Na apel ustawa 41 pamiętaj i minutę ciszy oddaj pod Polakom. Zawsze rozpoczynaliśmy pieśnią tych, którzy nigdy się nie poddali, pieśnią Konfederatów Barskich. Po pieśni wyruszymy w marszu mszenia pod Krzyż Katyński. Pieśń Konfederatów Barskich, baczność. Nigdy z królami nie będzie wariansa, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansa cudzy Maryi. Naszy ojcu i dzisiaj nas nami, więc nie dopuści upaść żadnej klasce. Wszak drogi nam był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy, więc nie padniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą. Jedząc, że żamy, wrogo chce nas same, Bogu oddadzą. Zgromadziliśmy się tutaj po raz 13. Przechodząc w biało-czerwonym marszu pamięci, proszę powiedzieć, żeby mnie nie było. Po raz 13 przeszliśmy w biało-czerwonym marszu pamięci. To potem na kontynuacji Adama Mickiewicza tutaj pod Krzyż Katyński na apel pamięci. 8:41 pamiętaj, minutą ciszy oddaj hołd rodakom. Apel pamięci, baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemocięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Oddamy hołd 96 rodakom, którzy tragicznie zginęli 10 kwietnia 2010 roku, lecąc na uroczystości do Katynia, upamiętniające 22 tysiące Polaków zamordowanych 70 lat wcześniej przez NKWD. Na całym świecie minutą ciszy oraz sygnałami syren Polacy uczczą pamięć 96 rodaków, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach, nie dolatując 10 kwietnia 2010 roku
na uroczystości do Smoleńska. Baczność, apel pamięci. 8:41. Minutą ciszy oddaj hołd rodakom. Imiona i nazwiska tragicznie poległych 10 kwietnia 2010 roku odczyta Beata Kasperczyk. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem polegli tragicznie Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, prezes IPN profesor Janusz Kurczyka, prezes NBP Sławomir Skrzypek, oficjalna delegacja Krystyna Bochenek, Mariusz Handzik, Mariusz Kazana, Stanisław Komorowski, Andrzej Kremer, Tomasz Merta, Maciej Płażyński, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Paweł Wypych, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Janina Fetlińska, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Stanisław Zając, przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, generał pilot Andrzej Błasik, generał broni Tadeusz Buk, generał Franciszek Gongor, generał dywizji Kazimierz Gilarski, admirał floty Andrzej Karweta, generał Bronisław Kwiatkowski, generał broni Włodzimierz Potasiński, przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych, ksiądz, biskup, generał broni Tadeusz Płoski, ksiądz, arcybiskup, generał dywizji Miron Chodakowski, ksiądz generał brygady Adam Pil, ksiądz pułkownik Jan Osiński, ksiądz prałat Roman Indrzejczyk, osoby towarzyszące Katarzyna Doraczyńska, Aleksander Fedorowicz, Dariusz Jankowski, Janusz Kochanowski, Janusz Krupski, generał brygady Wojciech Lubiński, Barbara Mamińska, Janina Natusiewicz-Mirer, ksiądz profesor Ryszard Rumianek, Izabela Tomaszewska, przedstawiciele rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, ksiądz Józef Joniec, ksiądz Zdzisław Król, ksiądz Andrzej Kwaśnik, Joanna Agacka Indecka, Ewa Bąkowska, Maria Borowska, Bartosz Borowski, pułkownik Czesław Cywiński, pułkownik Zbigniew Dębski, Edward Duchnowski,
generał dywizji Stanisław Komornicki, Tadeusz Lutoborski, Bożena Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Stanisław Mikke, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec-Lyfler, Katarzyna Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Janusz Zakrzeński, Gabriela Zych, Biuro Ochrony Rządu, pułkownik Jarosław Florczak, podporucznik Artur Francuz, kapitan Paweł Janeczek, podporucznik Paweł Krajewski, major Dariusz Michałowski, porucznik Piotr Nosek, podporucznik Jacek Surówka, podporucznik Marek Ulery, członkowie załogi, major Arkadiusz Protasiuk, podpułkownik Robert Grzywna, kapitan Artur Ziętek, podporucznik Andrzej Michalak, Natalia Januszko, Barbara Maciejczyk, Justyna Moniuszko, podporucznik Agnieszka Pogródka-Węcławek. Cześć ich pamięci! Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.